Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z ekspertami KPMG na temat zmian w podatkach. Według eksperta to cykl rozmów, podczas których specjaliści KPMG przedstawią opinie dotyczące nowych istotnych zagadnień podatkowych i wyjaśnią ich wpływ na sytuację podatnika. Dzień dobry Państwu, zapraszam do wysłuchania rozmowy z Tomaszem Grunwaldem, szefem zespołu do spraw VAT w KPMG w Polsce, na temat zmian w zakresie podatku VAT na 2013 rok. Dzień dobry. Jakie zmiany w zakresie podatku VAT są planowane na 2013 rok? Planowana nowelizacja ustawy o VAT jest nowelizacją obszerną i dotyczy wielu naprawdę podstawowych elementów podatku VAT, takich jak obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, zasady wystawiania i rozliczania faktur, momentu, w którym nabywamy prawo do odliczenia podatku naliczonego, zasad odliczenia podatku od paliwa i samochodów osobowych, czy wreszcie likwidacji niektórych zwolnień. Która z wymienionych zmian jest najważniejsza? Myślę, że najważniejsza zmiana to ta, która dotyczy obowiązku podatkowego. Zgodnie z planowanym projektem tutaj ma dojść oczywiście do rewolucji, a mianowicie w odróżnieniu do obecnego systemu, w którym mamy jedną zasadę podstawową i to związaną z momentem wystawienia faktury oraz całą gamę wyjątków od zasady podstawowej przewidzianą dla całej rzeszy podatników, takich jak wszystkie firmy medialne, jak telekomunikacyjne, jak budowlano-montażowe, jak wszystkie usługi związane z najmem, wynajmem itd. Więc zgodnie z nowymi przepisami ma być wprowadzona w zasadzie jednolita zasada, która będzie mówiła, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Przy czym usługę uzna się za wykonaną także w przypadku wykonania usług częściowych, w momencie, w którym część ma już pewne ekonomiczne uzasadnienie i może być traktowana jako pewna całość z ekonomicznego punktu widzenia. Obowiązek podatkowy będzie powstawał na zasadach ogólnych, także w odniesieniu do dostawy, w której przedmiotem są lokale i budynki, dostawy energii elektrycznej, cieplnej, gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych, transportu, usług spedycyjnych i przeładunkowych, najmu, dzierżawy, leasingu i tym podobnych, a także oddania gruntów w użytkowanie wieczyste. A więc do wszystkich tych przypadków, w których stosowaliśmy do tej pory rozwiązania indywidualne, wyjątkowe. A co z podstawą opodatkowania? Jakie są planowane zmiany w tym zakresie? Tu jest zmiana definicji. Przede wszystkim odchodzimy od obrotu jako elementu najważniejszego przy określaniu podstawy opodatkowania ku po prostu definicji podstawy opodatkowania. A więc od nowego roku podstawą opodatkowania ma być wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą usługodawca otrzyma z tytułu sprzedaży od nabywcy, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, i tu uwaga, związanymi bezpośrednio z ceną. W obecnych przepisach, czyli tych przed zmianą, tutaj jest powiedziane mającymi bezpośredni wpływ na cenę. Ta pozornie niewielka zmiana będzie, czy może oznaczać, że będziemy musieli uwzględnić w podstawie opodatkowania kwoty otrzymanych dotacji, subwencji i innych dopłat, także wówczas, gdy przez świadczącego w ogóle jest nie pobierane żadne wynagrodzenie. Ta zmiana, o ile zostanie wprowadzona, będzie oznaczała rozbudowanie podstawy opodatkowania, a więc będzie oznaczała, że będziemy płacili podatek od większej podstawy, od większej wartości. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Zapraszamy do wysłuchania kolejnej rozmowy z Tomaszem Grunwaldem, podczas której szczegółowo omówi zmiany dotyczące faktur oraz przedstawi decyzje dotyczące zwolnień od podatku. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do wysłuchania kolejnej rozmowy z ekspertami KPMG w Polsce. Wszystkie nagrania dostępne są na stronie kpmg.pl.